Siema, z tej strony Marcin, wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Battlefielda 1. Tak jak pamiętacie, skończyliśmy na misji trzeciej w opowieści wysoko postawieni znajomi, więc oczywiście znamiamy upadek. Zaczynam się będzie trochę wczytywać. Samolot był już wrakiem. Zarył nosem w ziemi niczyją, pół mili na zachód od miejsca, w którym ja wylądowałem. Wilson, biedaczek, nie zdążył wyskoczyć. Miał pecha. Ale i mnie nie brakowało problemów. Szkopy już czekają. Jeszcze jeden typ jakiś. Verdammter Hauptmann! Umiałem poruszać się dyskretnie. Miałem lata praktyki. Zdarzało mi się wymykać przez zaplecza barów, przez okna sypialni, nieważne. Tak czy siak pozbyłem się tych Niemców i ruszyłem na zachód, ku brytyjskiej stronie frontu. Cicho jak kot podczas polowania. Od brytyjskich linii oddzielały mnie niemieckie okopy i KM-y. No i na oko jakieś pół populacji Berlina rwących się do walki żołnierzy. Mój szczęśliwy dzień. Brytole zamiast strzelać do Niemców, zasiedli do herbatki z ciasteczkami. Musiałem przedostać się na naszą stronę przed ponownym rozpoczęciem ostrzału.
Okopy były pełne najlepszych cesarskich żołnierzy. Mogłem mieć tylko nadzieję, że większość z nich nadejścia kłopotów spodziewała się z innej strony. Hättest du eigentlich irgendwann mal die Schnauze? Ganz ehrlich, ich kenne keinen, der so viel redet wie du. Bin mir nicht sicher. Zur Hölle. So. Pułapki jakieś. A że nic nie robię. Warte. Das mit den Harlem Hellfighters. Sind die in unserem Sektor? Nein. Gott sei Dank. Das Oberkommando spielt das Thema runter. Aber ich habe einen Freund, der im Hauptquartier arbeitet. Und der sagt, es gibt ernste Bedenken, weil einer unserer Frontabschnitte wegen ihnen bröckelt. Weiter Tag! Tuzin niemieckich KM-ów za plecami zachęcał do trzymania głowy nisko. Ziemia niczyja była labiryntem drutu kolczastego, trupów i rumowisk. Mimo to zdecydowanie zmierzałem do celu. Czy we wraku znajdę coś użytecznego? Miejmy nadzieję, że tak. Oh, Wilson, musimy iść, to ziemia niczyja. Już! Ach, nie dam rady! Skurde! Hej! Wybacz mi. Przecież obiecałeś dowieść mnie do domu! Nie tak głośno! Mówiłeś o medalach! Mieliśmy być bohaterami! Ja nim nie jestem. Ale dałeś mi słowo! Obiecałeś mi to! Albo jesteś w porządku i mi pomożesz, albo kłamcą i strasznym draniem. Który skończy to patrząc mi w oczy!
będzie. Wykładaj karty na stół, Blackburn. Nie jesteś George Rackham, prawda? Nie jesteś synem hrabiego Windsoru. Aż taki naiwny nie jestem. No dawaj, bierz go. Dobra. Wynosimy się stąd. Stracił dużo krwi. O Boże! Patrz! Niemieccy szturmowcy idą ku naszym. Niemcy znani są z tego, że łatwo nie rezygnują. Robili wszystko, żeby nas złapać. Wilson powiedział, że jestem kłamliwym sukinsynem. Pomogłem mu, bo właściwie uważałem, że chyba ma rację. Choć ciężko mi się z tym pogodzić. Przeniósł go przez ziemię niczyją? To najprawdziwszy bohater! To nie jest żaden bohater. To kłamca, złodziej i zwykły oszust. I odpowie za swoje czyny. Tak jest, Blackburn. London. Powrotem na farmę, co? Wiesz co, wstawię się za tobą w sądzie wojennym. Może coś w skórę. Wątpię, ale dzięki. Wilson, potrzebuję strzelca. Tutaj, ja mogę, ja to zrobię. Ty jesteś uziemiony. Wilson, jeśli mam ginąć, to chcę w powietrzu. Jazda! Ruszajmy! No dobra, no to lecimy. To jest chyba ostatnie. Na pewno nie chcesz sobie odpuścić? Nic z tego! Obiecałeś mi ten medal! Lecimy. Powiedz. Dobra, zajmę się tym. Jesteś ze mną? Oczywiście, że jestem z tobą! Myśliwce w drodze! Będę cię osłaniać! Nie.
czas na celowniku! Przypieprzył.
prawie pierwszy zniszczony. Mam zginąć to w powietrzu. Jak ty coś powiesz, Black... W porządku? Jest! Musimy przejąć działu przeciwlotnicze! Okej! Okay. Ty pójdziesz przodem! Dobra! Musimy się tam dostać! Tylko nie patrz w dół! Dobra! To za cholerę nie patrz w dół! Musimy przejąć działu przeciwlotnicze! Czyste szaleństwo! To działo daje naszym nieźle popalić. Musimy przejąć! Nie widzę go! Jest przed nami! Rady! Drodzie! Strzelają do nas ze wszystkich stron! Możemy tu dostać. Thank you.
wziąć te... Wszystko dobrze? Chłopia! Powiedzcie, że oni to przeżyli. To moja historia. Egoisty, który naraził życie, by kogoś uratować. A w efekcie odkrył, że ocalił samego siebie. Wojna wypacza fakty i usłyszycie pewnie inne wersje tej historii. O pilocie, który ukradł samolot i zabił kompana. Jak to A oszukując, zabił? Kłamiąc i to mordując, zabił... przemierzył Nissana? Pół frontu zachodniego. A przed sądem wojennym uratował go jedynie nalot wroga. Wilson! Nie wierzcie w te bujdy. Było właśnie tak, jak powiedziałem. Przecież bym was nie okłamał. Prawda? Fajna powieść, co mogę powiedzieć naprawdę, od 1 do 10, moim zdaniem 9, naprawdę bardzo przyjemna była to opowieść, moim zdaniem chyba, może mieć egzekwo chyba właśnie z opowieścią pierwszą, bo też bardzo fajna ona była. Ile było misji? Były 4 misje, tak? Zobaczmy. Pełny lot, wojna, totalny upadek. Forte et fidele. Okej. Okay. To w kolejnym odcinku zrobimy sobie opowieść. Nic nie jest zapisane. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś fajny komentarz. Subskrybujcie mój kanał. Przypominam, dzisiaj o 20 live. No to do usłyszenia. Na razie. Cześć.